Niepozorny, nie większy od papryczki, jeden z najsmaczniejszych polskich grzybów. Smarc na miejskim trawniku. Prawie nikt nie wie, co to jest. Ludzie pytają z zaciekawieniem, jak się nad nimi pochylamy, co to takiego. No, jak się dowiadują, że smardzę, to o smardzach raczej wszyscy słyszeli. Od razu mają skojarzenia kulinarne. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku łatwo można było natknąć się wiosną na smardza. Potem grzyby zniknęły z kraju niemal doszczętnie. Zostały po nich głównie przepisy w starych książkach kucharskich. Czy pan słyszał o smardza? To znaczy, no nie, żebym był jakimś zapalonym grzybiarzem, no ale coś tam o tyle, o ile, no. A co pan wie o tych grzybach? No, że są chyba w sumie jadalne. Smardze rosną w Chinach, Japonii, Kanadzie, Meksyku i w Europie, najbliżej w Czechach i na Słowacji. Tam znany jest smak smardza, u nas zakazany, choć grzyb sam pcha się do ludzi. To na wszystkich terenach, których się opiekujemy, tam gdzie są wysypane kory, często są w trawnikach, także naprawdę spotykamy je bardzo często. Co pani robi, gdy pani potyka się o smardza? No jeżeli się już o niego potknę, to trudno, ale jeżeli go widzę, zauważę, to po prostu zostawiam. One są pod ścisłą ochroną, nie wolno ich wyrywać. Są już na tyle liczne, że podejrzewam, że niedługo nie będą pod ochroną i wtedy jak ktoś dopadnie je w ogródku, no to z jajecznicą czy w jakimś innym daniu może je, prawdopodobnie będzie mógł spokojnie je skonsumować. Ciekawe tylko, czy smardze zechcą wrócić do lasu. Dobra lokalizacja w dużym mieście nie do pogardzenia.